Po 18 latach z polskiego systemu edukacji na dobre znikają gimnazja. Kiedy je wprowadzano przez Polskę, przetoczyła się fala dyskusji, czy jest to dobre rozwiązanie. Ich wdrożenia obawiali się przede wszystkim nauczyciele kierowani lękiem przed zwolnieniem z pracy. Obecna zmiana systemu kształcenia również wzbudzała wiele emocji. Nauczyciele obawiali się znowu zwolnień, a rodziców martwi bezpieczeństwo maluchów uczących się w podstawówkach. Na ile obawy tych ostatnich okażą się uzasadnione, dowiemy się pewnie wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego, bo teraz wszyscy myślą o wakacjach. Dzisiaj uczniowie wszystkich typów szkół odebrali świadectwa. Według pierwotnego planu rok szkolny miał się zakończyć 2 dni później, ale z uwagi na tzw. długi weekend czerwcowy Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło odpuścić dzieciakom piątkowe wędrowanie do szkoły. Zniknięcie gimnazjów to nie jedyna zmiana w systemie edukacji. Od 1 września 2019 roku rozpoczyna się proces wygaszania 3-letnich liceów ogólnokształcących. Tak więc teraz do 3-letniego ogólniaka trafia ostatnia grupa gimnazjalistów. Tegoroczni ośmioklasiści spędzą w tym typie szkoły rok dłużej. Od 1 września 2020 roku wszyscy absolwenci podstawówek wybierający szkołę ogólnokształcącą będą się w niej edukować 4 lata. Zmiana dotknie też technika. W nich wdrożony zostanie 5-letni cykl kształcenia. Tak więc tegoroczni gimnazjaliści wybierający ten typ szkoły są ostatnią grupą uzyskującą dyplom technika po ukończeniu 4-letniego cyklu kształcenia.